4 lipca 1943 roku. Druga wojna światowa trwa już niemal 4 lata. Samolot z polskim premierem Władysławem Sikorskim na pokładzie wystartował z Gibraltaru i po 16 sekundach spadł do morza. Przyczyny tej katastrofy wciąż budzą wątpliwości. Czy to był wypadek? Sabotaż? A może zamach? Sikorski był zarówno sprzymierzeńcem Stalina i Churchilla, jak i zagrożeniem dla ich sojuszu. Czy przywódcę Polski poświęcono dla obopólnych korzyści? Jak Churchill zdradził Polskę? Sprawa Sikorskiego. Lipca 43 roku. Trumnę ze zwłokami Sikorskiego przewieziono ulicami Gibraltaru. Brytyjczycy oddali hołd dowódcy 4. pod względem liczebności armii aliantów. Dla Polaka jest to sprawa szczególnie ważna i szczególnie bolesna, bo śmierć Sikorskiego stanowi historyczną cezurę. Ona stanowi moment, po którym cały los Polski przebiega inaczej. Kraków. Sikorski został pochowany na Wawelu, w nekropolii polskich królów. Ale jego śmierć nadal pozostaje zagadką. Wokół zgonu jednego z głównych polityków II wojny światowej narosły teorie spiskowe. W 2008 roku polska prokuratura zleciła ekshumację zwłok Sikorskiego. Szczątki zostały zbadane w krakowskim zakładzie medycyny sądowej. Prokuratura chce raz na zawsze wyjaśnić okoliczności śmierci generała. Zdjęcia rentgenowskie ujawniły 66 złamań i drewnianą drzazgę w czaszce. Sikorski nie został uduszony, zastrzelony ani otruty. Ale to jeszcze nie koniec badań. Sikorski, mąż i ojciec córki, jedynaczki. Podczas I wojny światowej służył w armii austro-węgierskiej. Równocześnie działał w podziemiu na rzecz niepodległości Polski. Podzielony między Austro-Węgry, Niemcy i Rosję. Był człowiekiem ambitnym, o żelaznej woli. Sikorski osiągnął szczyt kariery politycznej i wojskowej w 1939 roku, 4 lata przed śmiercią. Latem 1939 Ribbentrop i Mołotow zawarli niemiecko-radziecki pakt o nieagresji. W tajnym protokole opisano przyszły podział Polski między ZSRR a III Rzeszę. Pierwszego września Niemcy zaatakowały Polskę. Armia polska ponosiła klęskę za klęską. Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie udzieliły pomocy sojusznikowi. Niemiecka defilada w Warszawie była początkiem mrocznych czasów przemocy i terroru. W drugiej połowie września Armia Czerwona zajęła wschodnią część Polski. Państwo polskie zostało wymazane z map.
a jego obywateli upokarzano, wywożono i mordowano. Tysiące żołnierzy trafiły do niemieckiej i radzieckiej niewoli. Ale większość personelu lotnictwa wojskowego oraz marynarki wojennej zbiegła na zachód, gdzie pod rozkazami generała Sikorskiego sformowała polskie siły zbrojne na uchodźstwie. Sam Sikorski przedostał się do Paryża. Dobrze mówił po francusku. Wcześniej pracował też dla francuskiego wywiadu. Zebrał wokół siebie polskich uciekinierów i stanął na czele rządu na uchodźstwie. Niechaj to czyni Rada Narodowa. Niechaj będzie. Płomienne mowy Sikorskiego zjednoczyły podzielonych Polaków. Polskiego, które zatriumfują w bliskiej przyszłości. W 1939 roku tylko on mógł stanąć na czele walczących Polaków. Przybył do Francji natychmiast po klęsce Polski, jeszcze we wrześniu 1939 roku, dzięki pomocy Francuzów. Objął stanowisko premiera i naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. Widziano w nim człowieka ugodowego, a jego koalicyjny rząd stworzyły cztery główne partie, wcześniej pozostające w opozycji. W 40 roku Niemcy podbiły Francję. Rząd Sikorskiego i część polskich sił zbrojnych przynosiły się do Londynu. Generałowi towarzyszyła córka, Zofia Leśniowska. Łączyły ich bliskie relacje. Zofia pracowała dla niego jako sekretarka, tłumaczka, bo generał słabo mówił po angielsku, oraz zaufana doradczyni. Obiecuję, że będę odpoczywał. Zofia była jedyną córką generała Sikorskiego. Żona i córka towarzyszyły mu nieustannie od 1939 roku. Dlatego łączyły ich bardzo bliskie więzi. Pamiętajmy też, że należała do pomocniczej służby kobiet. Dlatego wraz z ojcem uczestniczyła w inspekcji oddziałów na Bliskim Wschodzie. ...22 czerwca 1941 roku Hitler zaatakował ZSRR. Wojska niemieckie błyskawicznie posuwały się na wschód. Początkowo Armia Czerwona ponosiła ogromne straty. Stalin potrzebował pomocy Zachodu. Na prośbę Brytyjczyków 30 lipca 1941 roku w Moskwie Sikorski zawarł ze Związkiem Radzieckim umowę o wzajemnej pomocy. Pokojowa polityka premiera Neville'a Chamberlaina nie zapobiegła atakowi Niemiec na Polskę. Winston Churchill, który został premierem w maju 1940 roku, uważał, że dyktatorom należy stawiać opór. Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom, ale nie udzieliła Polsce pomocy. Co zrobi nowy premier? Od ataku Niemiec na ZSRR aż do konferencji jałtańskiej Anglia stosowała politykę appeasementu, czyli zaspokajania Związku Radzieckiego. Rosjanie chcieli zachować granice sprzed wojny z Niemcami. Churchill i Brytyjczycy wiedzieli o tym. Podniesienie kwestii granic zadziałałoby na Stalina jak czerwona płachta na byka. Brytyjczycy wiedzieli, że to Polska zapłaci za ich politykę. Poland was going to be the main victim of that policy of appeasement.
Sikorski udał się do Waszyngtonu poprosić o wsparcie prezydenta Roosevelta. Roosevelt jednak zaproponował mu jedynie rekompensatę terytorialną kosztem Niemiec. W sierpniu 1942 roku Churchill poleciał do Moskwy na pierwsze spotkanie ze Stalinem. Nie chciał rozmawiać o otwarciu drugiego frontu w Europie. Był pod wielkim wrażeniem dyktatora i nie poruszył tematu granic Polski. Po odkryciu przez Niemców grobów polskich oficerów w Katyniu, Józef Goebbels przypuścił propagandowy atak na ZSRR. Międzynarodowa Komisja zbadała groby między 28 a 30 sierpnia. Jej raport prawdopodobnie trafił w ręce Sikorskiego. Raport przedstawiał wstrząsającą prawdę. Wiosną 1940 roku NKWD rozstrzelało tysiące polskich oficerów, uznawanych za zaginionych od 1939 roku. Stalin oskarżył Niemców o dokonanie tej zbrodni. Generał Sikorski jako polski premier i naczelny wódz sił zbrojnych nie mógł milczeć w sprawie masakry. Ostrzegł Churchilla, co zamierza zrobić. Polska prasa wydawała kolejne komunikaty. Oczywiście takie posunięcia oburzały Rosjan. A Churchill za wszelką cenę chciał utrzymać sojusz ze Związkiem Radzieckim. Sojusz miał kluczowe znaczenie dla brytyjskiego zwycięstwa. Podobnie uważały Stany Zjednoczone. Katyń skłócił Sikorskiego z Churchillem. Premier Wielkiej Brytanii traktował generała z coraz większym chłodem. Nie chciał wybierać między Polską a ZSRR. W obronie Polski Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom, ale sytuacja się zmieniła. Piętnastego kwietnia Sikorskiego zaproszono na Downing Street. Churchill na próżno próbował udobruchać generała, który wbrew jego radom poprosił Czerwony Krzyż o ponowne zbadanie grobów. Churchill działał pod ogromną presją. Potrzebował Stalina i nie mógł dopuścić, żeby Katyń wpłynął na stosunki ze Związkiem Radzieckim. Według mnie był to powrót do polityki appeasementu, czyli zaspokojenia Stalina. Nie poruszano żadnych spraw, które mogły zepsuć stosunki angielsko-rosyjskie. Churchill bowiem bał się, że Stalin zawrze osobny pokój z Hitlerem. Dlatego unikano wszystkiego, co drażniło Stalina. Pamiętajmy, że Wielka Brytania dwukrotnie w ciągu roku obiecała otworzyć drugi front i nie dotrzymała słowa. Churchill, Eden i brytyjscy dyplomaci nie zamierzali popierać Sikorskiego. Byli wściekli, że Polacy zwrócili się do Czerwonego Krzyża. Churchill and Eden and the British Foreign Office are furious with the Poles for agreeing to the Red Cross request. Sikorski domagał się wyjaśnienia potwornej zbrodni. Stalin jednak miał dość dalszych oskarżeń. 26 kwietnia 1943 roku radziecki ambasador w Londynie, Iwan Majski, zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską. Minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego, Mołotow, pisał: działania rządu polskiego wspierają hitlerowskie oszczerstwa w celu uzyskania ustępstw terytorialnych. To cios w plecy zadany Związkowi Radzieckiemu, ponoszącemu ogromną ofiarę w walce z hitlerowską tyranią.
Za pomocą grobów odkrytych przez Niemców w Katyniu, Goebbels chciał wbić klin między aliantów. Prawie mu się udało. Kompromitacja Związku Radzieckiego nie była w interesie mocarstw zachodnich. Dlatego Londyn i Waszyngton wyciszały sprawę. Oczywiście Stalin nie mógł się przyznać do zamordowania 10 tysięcy polskich oficerów. Polacy powinni byli wiedzieć, że to niemożliwe. Stalin skarżył się Rooseveltowi na Sikorskiego, nazywając polskiego premiera nazistowskim kolaborantem. Roosevelt bronił Sikorskiego, ale on też uważał, że Polska popełnia błąd w sprawie Katynia. Maja 1943 roku Stalin zażądał od Churchilla zmian w polskim rządzie na uchodźstwie. W polskim rządzie jest wielu stronników Hitlera, Sikorskiemu brak siły. Nie wiadomo, czy byłby w stanie zachować się lojalnie w stosunku do ZSRR, nawet gdyby chciał. W słowach Stalina tkwiło ziarno prawdy. Do pierwszych miesięcy 1939 roku Polska pozostawała w doskonałych stosunkach z III Rzeszą. Znamy zdjęcie Himmlera w mundurze SS z 1939 roku, zrobione na warszawskim dworcu głównym. Rozmawiano o antybolszewickiej współpracy wywiadów. Na gruncie antykomunistycznym i antysemickim Berlin i Warszawę łączyło wiele wspólnego. Antybolszewizmus und des Antisemitismus, also der Verfolgung der Juden. Da waren sehr viele Gemeinsamkeiten. Gibraltar. Ważna brytyjska baza wojskowa oraz lotnisko postojowe w drodze ze wschodu na zachód. Pod koniec maja 1943 roku Sikorski wraz z córką Zofią udał się na inspekcję polskich oddziałów w Egipcie i w Iraku. Wszyscy się spodziewali, że coś się stanie, że coś nastąpi. Sikorski był wręcz ostrzegany, aby nie jechać na Bliski Wschód. Churchill dwukrotnie dzwonił do domu Sikorskiego, prosząc, żeby Zosia nie jechała razem z ojcem, że to niesłychanie niebezpieczne. Jak mówię, ta śmierć wisiała w powietrzu. Niedługo po odlocie z Gibraltaru władze polskie odebrały anonimowy telefon informujący o katastrofie lotniczej i śmierci premiera. Kiedy samolot wylądował w Kairze, telefon uznano za głupi żart. Moim zdaniem był to telefon do Sikorskiego. Był to telefon, który oznaczał tyle, że wiemy, po co jedziesz na Bliski Wschód? Jeśli nie zmienisz swoich zamiarów, zginiesz. Było to dla Sikorskiego jakieś ostrzeżenie. Sikorski odwiedził wiele miast na Bliskim Wschodzie, m.in. Kair i Bagdad. Rozmawiał z polskimi generałami i dokonał inspekcji obozów w Iraku, Jordanii i Palestynie. Historia po dzień dzisiejszy nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, po co Sikorski jechał na ten Bliski Wschód. Czy chodziło tylko o inspekcję wojska? Czy chodziło o coś więcej? Pewne dokumenty wskazują na to, że pod Bejrutem Sikorski otrzymał z Ankary, właśnie od Franza von Papena, który był ambasadorem III Rzeszy w Ankarze, otrzymał dokumenty katyńskie. Wiemy o tym,
iż Anglicy próbowali te walizki z tymi dokumentami, te torby z tymi dokumentami przejąć w Kairze. I że Sikorski zrobił ogromną awanturę, mówiąc do Anglików, że nawet palcem nie wolno im dotknąć tych toreb. Prawdopodobnie przyleciał z nimi na Gibraltar. Ale historia nie wie, co z nimi się stało. W tym czasie z Warszawy do Hiszpanii podróżował kurier Polskiego Ruchu Oporu Jan Gralewski. Kim był Gralewski? Czy miał przy sobie tajne dokumenty? Jakie otrzymał zadanie? Jego rola pozostaje tajemnicą. Po męczącej podróży dotarł na Gibraltar z wiadomością dla Sikorskiego. Sikorski nie znał go z widzenia. Kurier mógł więc zostać schwytany po drodze i zastąpiony wrogim szpiegiem. Kair, 3 lipca 1943 roku. Generał Sikorski, jego córka i eskorta tuż przed zmierzchem dotarli do lotniska. Brytyjski samolot rządowy, który miał ich zabrać przez Gibraltar do Londynu, był gotowy do startu. Panie generale, melduję liberatora gotowego do lotu. Dziękuję. Sikorski powierzył stery dobrze znanemu pilotowi, Czechowi Edwardowi Prchalowi. Ufał jego umiejętnościom, a nawet podarował mu srebrną papierośnicę z dedykacją. Do samolotu wsiadła też córka generała, adiutanci i dwaj brytyjscy cywile. Czyżby agenci brytyjskiego wywiadu? Lot nad Morzem Śródziemnym minął bez incydentów. Późnym popołudniem pasażerowie ujrzeli skałę gibraltarską. Samolot wylądował o 18.37 na lotnisku wojskowym zamkniętym dla cywilów. Generała przywitał gubernator, Noel Mason McFarlane. Sikorski, jego córka i adiutanci przez kolejną dobę mieli zamieszkać w rezydencji gubernatora. O ich przybyciu natychmiast powiadomiono Londyn. Panie generale, chciałbym zamienić z panem słowo na osobności. Słucham. Jak najszybciej. Gubernator poprosił Sikorskiego o rozmowę w cztery oczy. Dost, może za godzinę. Poinformował go, że rankiem przybędzie radziecki ambasador Iwan Majski. Chcąc uniknąć incydentów dyplomatycznych, poprosił generała, żeby do wylotu Rosjan Polacy pozostali w swoich pokojach. Generał zgodził się ze względu na delikatną naturę sytuacji. Jakież to angielskie, mówić tak elegancko w morderstwie kilku tysięcy polskich oficerów. Ja wiem, że pan myśli o swoim kraju. Historyk bowiem nie jest w stanie zrozumieć, jak to możliwe, aby w dniu pobytu Sikorskiego nagle pojawił się tam sowiecki ambasador. Co ciekawe, a historia o tym zapomniała,
Majski startuje z Londynu w momencie, kiedy Sikorski już jest na Gibraltarze. A więc wysyła go ktoś, kto widać chce spotkania tych dwóch polityków. Wieczorem gubernator zaprosił generała i Zofię na kolację. Zaproszono też polskich oficerów z Gibraltaru. W trakcie kolacji kurier Jan Gralewski poprosił o rozmowę z Sikorskim. Mimo sprzeciwu adiutantów, Sikorski wyraził zgodę. Lipca 1943 roku o 7 rano brytyjski liberator z Rosjanami na pokładzie wylądował w Gibraltarze. Majskiemu towarzyszyło kilku agentów radzieckiego wywiadu. Samolot Majskiego stanął tuż obok liberatora Sikorskiego. Stalin, zniecierpliwiony przesunięciem daty otwarcia drugiego frontu, odwołał ambasadorów z Londynu, Waszyngtonu i Ottawy. Czy przybycie Majskiego było zbiegiem okoliczności? Gubernator bez trudu mógł opóźnić jego przylot, gdyby chciał uniknąć incydentu dyplomatycznego. Pół godziny po wylądowaniu Majskiego nieznana postać weszła na pokład samolotu Sikorskiego. Majski jadł wówczas śniadanie z gubernatorem, a polscy goście nie opuszczali swoich pokoi. W dzień katastrofy nikt nie pilnował liberatora generała. Czy ktoś skorzystał z okazji? Udało mi się również ustalić, że Majski startuje do Kairu z Gibraltaru nie w południe, na kilka godzin przed katastrofą. Nie, startuje do Kairu w nocy, długo po katastrofie gibraltarskiej. Był więc cały czas obecny na Gibraltarze. W jakim charakterze? Czy był tylko świadkiem tych wydarzeń? Czy odegrał inną, zbrodniczą rolę? Tego historia nie wie. Ale historia wie, że Majski był człowiekiem Berii, Ławryntija Berii. A jako taki mógł odegrać na Gibraltarze każdą rolę, nawet rolę mordercy. Po południu Sikorski dokonał inspekcji polskich żołnierzy stacjonujących w Gibraltarze. Była 14. Samochód rządowy miał zabrać Zofię na zakupy. Zofia nie chciała zostawiać ojca samego, ale w końcu uległa jego namowom. To rozkaz. Generał zapewne miał przy sobie niemieckie dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej.
Wiele ofiar znał osobiście. Opublikowanie tych dokumentów w Londynie zagrażałoby sojuszowi brytyjsko-radzieckiemu. Przeglądamy. Ale do Sikorskiego zwrócili się Niemcy. I przekazali Sikorskiemu dokumenty Katynia. Od kwietnia wydobywali w Katyniu. Mamy prawie całkowitą pewność, że Sikorski leciał do Londynu z tego Bliskiego Wschodu z dokumentami katyńskimi. Do tutaj, w tej walizce. 18. 5 godzin przed odlotem. Sikorski szykuje się do podróży. Ten kurier będzie później. Dokumenty ostrożnie umieszczono w różnych walizkach. W liberatorze AL-523 uzupełniono paliwo. Pilot sprawdził samolot. Nic nie wzbudziło jego podejrzeń. Wówczas bez kontroli paszportowej zaczęli zjeżdżać się pasażerowie. Na pokład wsiedli polski kurier Jan Gralewski i dwóch Brytyjczyków z Kairu. Ostatni przybył generał Sikorski ze współpracownikami. Gubernator pożegnał gości na pasie startowym. Sikorski wszedł na pokład samolotu. Pilot nie założył kamizelki ratunkowej. Uważał, że to przynosi pecha. Uruchomił silniki, zamknięto drzwi. Wysłano komunikat. Gotowy do startu. Liberator odjechał na koniec pasu startowego. Przed startem zgaszono wszystkie światła, ale samolot stał w kompletnych ciemnościach. Że samolot stał na pasie startowym, na końcu pasa startowego, bardzo długo. Odkryłem ja. Przed laty udało mi się dotrzeć do szefa oddziału specjalnego w Wojsku Polskim, który w tej sprawie przedstawił mi meldunki. Samolot stał 50 minut. Coś z samolotu wyjmowano, coś wkładano. Działo się to w całkowitych ciemnościach. Postój trwał w zależności od świadków od 50 do 20 minut. Wreszcie samolot wystartował. Szesnaście sekund później spadł do morza. Natychmiast ogłoszono alarm. Na morze wypłynęły łodzie ratunkowe. W ciągu kilku minut na miejsce wypadku dotarły dwie łodzie. Ciało generała Sikorskiego wydobyto z wody. Reszta pasażerów zginęła lub zaginęła. Uratowano jedynie pilota, Edwarda Prychala. Był cały, nie licząc złamanej kostki. Prychal miał na sobie kamizelkę ratunkową, zapiętą bardzo starannie. Prychal twierdził jednak, że nie założył kamizelki. Podczas późniejszego przesłuchania zeznał, że stery się zacięły. Następnego ranka przystąpiono do wydobycia wraku. Nurkowie przeszukali dno morza.
Zwłok Zofii i czterech innych pasażerów nie udało się znaleźć. Wydobyto pozostałe ciała wraz z dokumentami, workami pocztowymi i rzeczami osobistymi. Na wodzie unosiły się liczne dokumenty i całe pliki banknotów. Samolot leżał na dnie w niemal nienaruszonym stanie. Choć pilot upierał się, że nie zakładał kamizelki ratunkowej, kilku członków ekipy ratunkowej zeznało, że miał ją na sobie. Dlaczego temu zaprzeczał? Wszyscy piloci, którzy prowadzą samoloty z dygnitarzami, z VIP-ami, VIP-owskie samoloty. Wszyscy piloci są oficerami służb specjalnych. Prchal również jest oczywiście oficerem służb specjalnych i wykonuje rozkazy. W całej Europie szerzyły się pogłoski o zamordowaniu Sikorskiego. Wiadomość o jego śmierci pierwsza podała radiostacja berlińska. Widocznie niemieckie służby konsularne otrzymały szczegółowe informacje. Niemcy sugerowali winę Churchilla, inni wskazywali na Stalina, a nawet na polską opozycję. Churchill polecił zbadać okoliczności katastrofy. Komisja śledcza nie ustaliła przyczyny zacięcia się sterów. Nie był to też błąd pilota. Wykluczeni z prac komisji Polacy nie uznali jej wniosków. Jeśli nie było nic do ukrycia, dlaczego polskiej komisji śledczej nie dopuszczono do udziału w dochodzeniu? Uczestniczył w nim polski obserwator, ale nie przyznano mu wszystkich praw członka komisji. W śledztwie ustalono, że katastrofa była wypadkiem. Odrzucono podejrzenia dotyczące sabotażu. W tym okresie pojawiły się spekulacje, że katastrofa była sabotażem. Zastanawiano się również, kto mógł być jego sprawcą. Rząd starał się wyciszyć te spekulacje i poprzez The Times oświadczył, że nie był to żaden sabotaż, tylko wypadek. Ale w końcowym raporcie stwierdzono, że nieznana osoba weszła na pokład samolotu. Ustalono też, że rankiem na pasie startowym znaleziono worek pocztowy. Wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Kim był człowiek, którego widziano wychodzącego na brzeg wkrótce po katastrofie? Dlaczego na wodzie znaleziono tyle pieniędzy? Pilot nie chciał się przyznać do założenia kamizelki, a w raporcie nie wspomniano o wizycie Majskiego. I dlaczego nie wspomniano o licznych obrażeniach ciała Sikorskiego? Czy raport napisano jeszcze przed zamknięciem śledztwa? Czy dowody ukryto i nie przesłuchano świadków? Jaką rolę odegrał w tym Churchill? Wątpliwości dotyczące śmierci Sikorskiego podnoszono również po wojnie. W 1969 roku śledztwo otwarto ponownie. Zastanawiano się nad udziałem Churchilla w domniemanym zamachu. Potwierdzono, że liberator generała nie był pilnowany. Dłużej nie można było wykluczać sabotażu. W 1969 roku rząd brytyjskiej Partii Pracy powołał drugą komisję. Wcześniejsze wyniki śledztwa powszechnie krytykowano.
Pierwsza komisja wyciągnęła pochopne wnioski, odrzucając hipotezę o celowym sabotażu. Druga komisja zostawiła więcej otwartych pytań. Sprychala, przede wszystkim sprychala byłaby mokra plama. Nic by z niego nie zostało. To wszystko jest nieprawdziwe. Nie było bowiem żadnej katastrofy. Samolot miękko wodował na falach morza i pozostawał na tych falach 6 do 8 minut, zanim zatonął. Taka jest prawda. A Prchal po prostu wykonywał rozkazy. Co się wydarzyło, kiedy samolot stał na końcu pasa startowego? W ciągu 20 minut tajni agenci mogli wejść na pokład i obezwładnić pasażerów, uniemożliwiając im uratowanie się z tonącego samolotu. Czy byli to radzieccy agenci, którzy przylecieli z Majskim? A może agenci brytyjscy? Pozorowaną katastrofę przeżył jedynie pilot. Prychal na pewno wiedział, jak wykonać taki trudny manewr. Do tego był podatny na szantaż. Szmuglował alkohol z Bliskiego Wschodu do Anglii. Za przemyt groziło mu więzienie. Czekaj, muszę się przebrać. Czy Prychala zmuszono do upozorowania katastrofy? Jaką rolę odegrał Majski? W swoich pamiętnikach twierdził, że tego dnia nie było go w Gibraltarze. Majski w swoich dokumentach na temat Gibraltaru nie pisze prawdy. Kłamie. Kłamie w swoich wspomnieniach i kłamie w innych wyjaśnieniach na temat katastrofy gibraltarskiej. Stwierdza o to, że on przybył na Gibraltar 5, już po śmierci Sikorskiego, o której nic nie wiedział. Historia wie, że przybył 4 lipca rano, na wiele godzin przed katastrofą gibraltarską. Czy równoczesny przylot Majskiego i Sikorskiego był zbiegiem okoliczności? Churchill, spisując pamiętniki, nie wspominał ani słowem o śmierci Sikorskiego. Trumnę z Sikorskim przewieziono do Londynu. Generała pochowano na polskim cmentarzu wojskowym pod Nottingham. W 1993 zwłoki przeniesiono do Krakowa. Churchill zwrócił się do Polaków w przemówieniu radiowym następującymi słowami: żołnierze umierają, ale ich śmierć żywi naród, który dał im życie. Śmierć Sikorskiego dała Churchillowi sposobności, których nie miał za życia generała. Sikorski zajmował ważną pozycję. Był wyrazistym symbolem roli, jaką Polska odegrała w tej wojnie. Cieszył się wielkim szacunkiem, a po jego odejściu rząd brytyjski łatwiej mógł wywierać presję na Polaków. Następcy Sikorskiego nie byli tak znani i Churchillowi znacznie łatwiej było zrobić to, co stało się w latach 1944-45. Czyli oddać Polskę Sowietom. Profitiert haben die Beziehung zwischen
Polepszyły się stosunki Stalina z mocarstwami zachodnimi. W 1944 roku panowała harmonia, bo pozbyto się problematycznej kwestii polskiej. Rząd Mikołajczyka był zbyt słaby i nie odgrywał żadnej roli w polityce międzynarodowej. Stalin wreszcie mógł się skupić na budowie państwa komunistycznego w Polsce. Mikołajczyk, następca Sikorskiego, nie miał szansy dołączyć do Wielkiej Trójki. W październiku 1944 roku w Moskwie Churchill zmusił go do zrzeczenia się wschodniej części Polski. Churchill odwiedził wiele krajów, ale nigdy nie złożył wizyty w Polsce. W pamiętnikach pisał, że wywierał na Mikołajczyka ogromną presję. Mikołajczyk zaś wspominał: Churchill wskazał na mnie i krzyknął: jeśli nie zgodzicie się na zmianę granic, Rosjanie zniszczą wasz kraj i wymordują wasz naród. Do dziś nie znamy szczegółów śmierci Sikorskiego. Nie ma dowodów na morderstwo. Ale wiele poszlak wskazuje, że Stalin zlecił zabójstwo generała, a Churchill zatuszował zbrodnie. Tekst Janusz Winiarski, czytał Marcin Łukasik.